Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zrobiłam sobie kawę, tak siedzę i myślę, że już jutro będziemy miały koncert charytatywny z zespołem XS Band Poland. Będziemy śpiewały dla Magdy. I przy tej okazji zaczęłam myśleć o pomocy charytatywnej. Posłuchajcie. To jest podcast Rozkminy przy kawie. A to jest odcinek pod tytułem Jak można pomagać charytatywnie. Właśnie mówiłam Wam o tym, że jutro będziemy miały koncert charytatywny z zespołem XS Band Poland. Będziemy śpiewały dla Magdy. I teraz dosyć sporo rzeczy robię charytatywnie, ale kiedyś w ogóle o tym nie myślałam. Nie wiem, czy znacie to ze swojego doświadczenia, czy też tak macie. Ja pracowałam, zarabiałam, byłam ciągle zajęta, rodzina, dom, praca i tak w kółko, w kółko, w kółko i niewiele myślałam o potrzebach innych ludzi. Tak naprawdę to w ogóle ich nie widziałam, bo wydawało mi się, że to co robię, to jest zaspokajanie wszystkiego, co powinnam robić i to jest wszystko, co powinnam robić w życiu. I tyle. Teoretycznie słyszałam coś o dziesięcinie. Nie wiem, czy Wy o tym słyszeliście, czyli żeby 10% swoich dochodów, zarobków oddawać komuś w różnych formach. Ale przez wiele lat tego nie stosowałam. Potem, zupełnie nie wiem dlaczego, nagle postanowiłam, że będę pomagać. Już nawet nie pamiętam, czy coś się wydarzyło, czy tak zupełnie nic się nie wydarzyło. Doszłam do wniosku, że warto by było jednak komuś pomóc charytatywnie. Oddać część siebie, część swoich zarobków, część swojego czasu potrzebującym. No i zaczęły się odzywać poszczególne fundacje, bo jak tam jednej wpłaciłam, gdzieś znalazłam 100 zł, to zaczęły kolejne się pojawiać, chciały 100 zł, 150, potem nawet tacy ludzie zwykli, zupełnie mnie nieznający, nagle czy pisali do mnie, nie wiem skąd oni w ogóle kontakt mieli, pisali, że potrzebują, znajomi pisali o tym, że że potrzebują 1% z podatku, żeby im dać, ci, którzy byli w potrzebie. No i tak zaczęłam pomagać. Zaczęłam pomagać bardzo wielu ludziom, ale w bardzo małych kwotach, w bardzo takich no, mikroskopijnych ilościach. Jeden raz pomogłam takiej nieznanej rodzinie zrobić centralne ogrzewanie w domu, to znaczy konkretnie przekazałam pieniądze, żeby sobie to zrobili i ta pani za rok znowu zadzwoniła, ale tak zaczęłam się zastanawiać, czy ta pomoc, te moje środki finansowe idą rzeczywiście na to centralne, bo z reguły ufam ludziom, no i tak mi się wydawało, ale później wiele przypadków i wielu znajomych mi mówiło, że przekazywali pieniądze i to wcale nie szło na pomoc, tylko na zupełnie inne rzeczy. Ci ludzie nie realizowali tych celów, o których mówili na początku. Ilość potrzebujących wzrastała, ilość zawracających mi głowę tak naprawdę fundacji, jakichś tam instytucji wzrastała i zaczęło być to już takie dosyć męczące dla mnie, bo ciągle ktoś coś chciał. Wtedy postanowiłam, że będę pomagać, po pierwsze, nie będę pomagać zupełnie nieznajomym i rozdzielać środki przeznaczone na ten cel na wiele akcji, że będę pomagać, wolę pomagać rzadziej, ale z większym nakładem czy środków, czy czasu, czy czegokolwiek jednej osobie, jednej, dwóm osobom. Tych, które znam i wiem, że te środki zostaną wykorzystane konkretnie na to, na co one chcą i potrzebują je. Wyjątkiem od tego wszystkiego są coroczne akcje dla potrzebujących na święta Bożego Narodzenia. Jest taka akcja, która w czasie której zbierane są rzeczy, głównie pieniądze rzadko, ale rzeczy dla konkretnych osób, jakichś starszych, rencistów, emerytów, którzy nie są w stanie sobie tego kupić i na przykład kilka razy kupowaliśmy buty, konkretny numer był podany, czy kurtki zimowe, czy cokolwiek innego z ubrania, albo środki czystości. Konkretnie było powiedziane, co jest potrzebne, jakiej osobie. Ja oczywiście tej osoby nie znam, ale jakby kupowałam konkretne rzeczy, więc byłam pewna, że to jest przeznaczone na dobry cel, nie zostanie wydane w innym celu.
No i po tych wszystkich doświadczeniach pomyślałam sobie, że zupełnie inaczej pomaga się konkretnej osobie, którą znasz, którą i widzisz, jak jej życie dzięki tej pomocy się poprawia. Widzisz wdzięczność w jej oczach. To jest najwspanialsza nagroda za pomoc. Tak naprawdę pomagamy charytatywnie bez takiej jakiejś chęci otrzymania z powrotem nagrody, wdzięczności, ale rzeczywiście ta wdzięczność w oczach tych ludzi jest i to rzeczywiście bardzo mocno nas podnosi, mnie przynajmniej podnosi na duchu i dodaje mi wiele radości. Właśnie kiedyś przeczytałam w książce, a potem przetestowałam to na sobie, że to, co robisz dla innych, wraca do ciebie ze zdwojoną siłą. To znaczy, jeśli komuś pomożesz tak całkiem bezinteresownie, to nagle otrzymujesz pomoc od innych w zupełnie innej dziedzinie. Od zupełnie obcych ludzi, niezwiązanych z tamtą osobą, której pomogłam. Albo nagle udawało mi się zarobić bardzo duże pieniądze, wielokrotnie większe niż ta pomoc. No i później znowu pomagałam, już mogłam wtedy więcej pomóc. Jeżeli więcej dam, to te zarobki się jeszcze bardziej powiększały. Także zauważyłam taką zbieżność. Jest tutaj oczywiście jedna uwaga. Jeżeli zaczynamy przygodę z pomocą charytatywną, jeżeli rzeczywiście chcemy komuś pomóc, to trzeba w 100% robić to bezinteresownie. Nie można z tego zrobić firmy zarobkowej, czyli załóżmy, będę Ci pomagać, tam komuś będę pomagać i będę czekać, aż to mi się zwróci wielokrotnie. To wtedy, słuchajcie, nie działa w ogóle. Wtedy się nic nie zwraca, jeżeli z takim idziemy nastawieniem. Natomiast nastawiamy się rzeczywiście, że chcemy komuś pomóc bezinteresownie, że nic za to nie dostaniemy, nawet uśmiechu żadnego. I wtedy zaczynają dziać się cuda po prostu. Także ja to odkryłam i rzeczywiście to działa. Jeżeli nie mamy pieniędzy, bo być może niektórzy z Was nie mają pieniędzy, choć jak słuchajcie, nawet mało zarabiacie, wystarczy złotówka, wystarczy 10 zł co miesiąc, gdzieś odkładane i później przekazane jakiejś jednej potrzebującej osobie. Ale jeżeli rzeczywiście nie macie tych pieniędzy, to można jako pomoc charytatywną potraktować czas. Zobaczcie, ile jest różnych wolontariatów, gdzie młodzi ludzie idą i niosą swoją pomoc tak zupełnie bezinteresownie drugim. Właśnie swój czas dają. Nie dają pieniędzy, ale dają czas. No jak to wszystko sobie tak przemyślałam, pojawiła się nagle taka możliwość pomocy, która właśnie spełnia te wszystkie warunki. To znaczy, będę znała tą osobę, będę mogła jej pomóc, zobaczę, czy rzeczywiście to idzie na ten cel. I wtedy zaczęła się ta moja pomoc charytatywna poszerzać. Pierwszym takim momentem było przerobienie łazienki dla niepełnosprawnej osoby. I tutaj nie chodziło tylko o pieniądze, o to, żeby dać pieniądze, żeby ona sobie tam przerobiła tą łazienkę, bo osoba, która to organizowała i sama niepełnosprawna, jej rodzina nie byli w stanie zorganizować sobie całego remontu. Tutaj chodziło o to, o taki nadzór techniczny, o pomoc w wyborze materiałów, o nadzór techniczny nad firmą, która będzie to robiła, o ustalenia techniczne, a okazało się, że byłam jedyną osobą ze wszystkich zaangażowanych w ten projekt, która znała się jako tako na budowlance. W związku z czym sprawiło mi to ogromną radość, że tą wiedzę swoją mogę w ten sposób wykorzystać. I mogę oprócz tego, że finansowy jakiś tam wkład daję, to mogę też pomóc w troszkę też inny sposób. I słuchajcie, ogromna radość później osób, które no właśnie ten efekt końcowy zobaczyły. Że to wszystko się udało, że daliśmy radę, że udało się zebrać pieniądze, że udało się to zorganizować czasowo, technicznie. Także naprawdę ogromna satysfakcja dla mnie przede wszystkim. Później zaczęłam śpiewać w zespole XS Band Poland i w pewnym momencie wpadłyśmy na pomysł, że zaśpiewamy koncert charytatywny. Dlatego, że już jakiś czas myślałam o tym, że jeżeli ma się swoją pasję, to tą pasją powinniśmy się dzielić. Ta pasja powinna dawać komuś coś po prostu. Oprócz tego, że nam daje wiele radości,
to powinna też przynosić jakieś inne owoce. No i zdecydowałyśmy, że zrobimy koncert dla osoby, która, dla niepełnosprawnej osoby, którą znamy, w związku z czym też wiadomo później, na co te środki pójdą. I z tym koncertem, to już dłuższy czas o tym koncercie myślałyśmy, ale trochę był problem. XS Band Poland nie jest takim bardzo znanym zespołem. Robimy to zupełnie, no nie jest to zespół, który śpiewa na scenach polskich. Zna go kilkadziesiąt osób, tak na żywo. I teraz gdzie ten koncert zrobić? Po pierwsze, gdzie go zrobić, jak my nie mamy żadnej sali, ani studia, ani niczego. Po drugie, kto w ogóle przyjdzie na taki koncert mało znanego zespołu. No ale jak też zbierać pieniądze, jak to wszystko technicznie zorganizować? Naprawdę był duży problem z tym i dłuższy czas z tym się nosiłyśmy, z tym zamiarem, i nie widziałyśmy za bardzo rozwiązania. Rozwiązanie nie przychodziło. Aż tu nagle z pomocą przyszedł lockdown. Wszyscy byli pozamykani w domach, no i wszyscy siedzieli w internecie. Więc to, co wymyśliłyśmy, to koncert na żywo online. I to był, słuchajcie, idealne, to było idealne rozwiązanie na ten nasz problem, na to nasze wyzwanie. Nagle okazało się, że mamy mnóstwo obserwujących, że jedni przekazywali tą informację o koncercie innym, że to szybko się po internecie rozprzestrzeniała ta informacja, i na pewno będziemy miały sporą publiczność. Z miejscem nie było problemu, bo to miejsce było w domu, więc zrobiłyśmy sobie takie studio domowe i mogłyśmy już tutaj mieć wiele osób jako publiczność. Jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy, to zrobiłyśmy zrzutkę i każdy też online mógł wpłacać. Także słuchajcie, ten lockdown tutaj no, niesamowicie nam pomógł w tym koncercie charytatywnym. Koncert odbył się w październiku i jeżeli chcecie, to na YouTubie Grażyna Kopestyńska można go obejrzeć. Na kanale na YouTubie to jest koncert dla Leny i dla Maszy. Popatrzcie sobie. Zebrałyśmy naprawdę dużo pieniędzy wtedy. Ludzie dzwonili po tym koncercie z gratulacjami. Naprawdę się udało, mimo że był trochę problem techniczny, jak go zorganizować. My tak naprawdę dysponujemy tylko telefonem i malutkim mikrofonem do telefonu i głośniczkiem dodatkowym. Z takim wyposażeniem technicznym, no nie jest to jakieś genialne wyposażenie techniczne do robienia koncertów jeszcze przez internet, ale słuchajcie, no bardzo mocno myślałyśmy, jak to wszystko zrobić. Po kilku próbach, bo rzeczywiście różne opcje próbowałyśmy, jak to będzie słychać, okazało się, że nie ma takiej możliwości, żeby nagrywać na żywo przez telefon, dlatego że my w pewnej odległości stoimy od telefonu i jest bardzo zły dźwięk. W ogóle nic nie słychać. Nie słychać słów, nie słychać muzyki. No jest to nieciekawie to wszystko wygląda. Potem okazało się, że mamy te mikrofony takie do podłączenia do telefonu. No ale jeżeli ten mikrofon podłączyłyśmy, to się okazało, że tylko jedną osobę słychać, bo to jest mikrofon zbierający dla jednej osoby, a nie dla wszystkich. Zupełnie inny powinien być do śpiewów, gdzie kilka osób śpiewa. No i po pierwsze zbierał jeden głos, a nie słychać było muzyki, podkładu, w ogóle nic. No i znowu był problem, trzeba było pomyśleć o czymś zupełnie innym. Więc padłyśmy na pomysł, że nagramy wszystkie piosenki na telefon. To znaczy podkład, na to nagramy nasze głosy, czyli tak jakby playback i przez głośnik będzie to wszystko szło. I do tego głośnika podepniemy, słuchajcie, ten mikrofon. Czyli mikrofon będzie zbierał ten playback z głośnika, a my już wtedy spokojnie stałyśmy i śpiewałyśmy normalnie. Nie musiałyśmy się obawiać, że nas nie będzie słychać. Miałyśmy jeszcze taki drugi mikrofonik, do którego zapowiadałyśmy kolejną piosenkę i on był też połączony do telefonu. Także tak rozwiązałyśmy ten problem. Rzeczywiście śpiewamy z playbacku, ale no to było jedyne rozwiązanie i to jest jedyne rozwiązanie jak na chwilę obecną. Dźwięk był w miarę dobry, my czułyśmy się komfortowo, że nie musimy jakoś tak krzyczeć, że wszystko będzie dobrze słychać.
I to, słuchajcie, było niesamowite przeżycie. My żeśmy nie widziały w ogóle publiczności, ale czułyśmy się, jakbyśmy stały na jakiejś scenie i ogromna rzesza ludzi nas słyszała, bo tak rzeczywiście było, tylko to wszystko było przez internet. Problemy techniczne zostały pokonane, śpiewałyśmy piosenki znane już, a ostatnia napisana była specjalnie dla Maszy, dla której był koncert. I do dziś, słuchajcie, pamiętam wzruszenie Maszy i jej mamy, która, Masza była z nami na żywo, Lena nie, bo nie było jej widać, ale wzruszenie Maszy, która usłyszała na tą piosenkę właśnie skierowaną dla niej, od serca dla serca. Także to są chwile, dla których naprawdę warto pomagać. To już nawet nie chodziło o te pieniądze, nie chodziło o to wszystko, tylko o to, że specjalnie dla tej osoby ta osoba została zauważona, została doceniona, zostało dla niej przekazane coś, taki prezent. Jej został przekazany prezent, no właśnie podczas tego koncertu. To była taka troszkę niespodzianka, bo to było w ostatniej chwili napisane. Tak naprawdę Ania Rękawek, która pisze piosenki, pisze i teksty, i melodie, nagle stwierdziła, że napisze konkretnie dla Maszy piosenkę. Byłyśmy z Jolą u Maszy, żeby nagrać taki krótki filmik, który później na zrzutkę dawałyśmy. Wychodząc od Maszy, dzwonimy do Ani, mówimy, że właśnie byłyśmy, wszystko załatwione. A Ania mówi, słuchajcie, ja już mam piosenkę. Mamy 2 tygodnie, żeby się jej nauczyć, nauczyć się tekstu, nauczyć piosenki i ją zaśpiewać właśnie dla Maszy. No i oczywiście stanęłyśmy na wysokości zadania, zaśpiewałyśmy, nauczyłyśmy się tego wszystkiego i na koncercie, w momencie, kiedy Masza na Zoomie była i słuchała tego, widać było ogromne jej wzruszenie, że to jest właśnie dla niej. Włożyłyśmy w ten koncert dużo pracy, ale skutek, słuchajcie, był większy niż nasze oczekiwania. Właśnie wtedy poczułam, że moja pasja do śpiewu i występów ma sens, bo dzięki temu mogę konkretnie pomagać, bo to jest coś, co daje konkretne owoce. Że to nie jest tylko po to, żebym ja się czuła dobrze i żebym mogła spełnić swoje pasje, tylko mogę pomagać ludziom. Ponieważ jeden koncert nam świetnie wyszedł, zdecydowałyśmy, że będziemy dalej pomagać. I już jutro, w czwartek, 1 lipca o 19:30 na Facebooku, na moim Facebooku Grażyna Kopestyńska, będzie live, to będzie na żywo koncert i to będzie kolejny nasz koncert XS Band Poland. Tym razem zaśpiewamy dla Magdy. Magda potrzebuje pieniędzy na leczenie. Magda, w zasadzie jej mama, jest naszą znajomą i ten koncert na pewno w dużej mierze przyczyni się do pomocy. Mamy taką nadzieję. Pojawi się, słuchajcie, na kanale na YouTubie, bo my mamy kanał na YouTubie XS Band Poland i wszyscy, którzy mają chęć posłuchać tego, o czym śpiewamy, to zapraszamy tam. Natomiast ten koncert pojawi się też na moim kanale i na tamtym kanale, już po koncercie oczywiście, bo my na żywo robimy na Facebooku, a to wszystko pojawi się na YouTubie. I wszyscy, którzy nie będą mogli oglądać na żywo, będą mieli możliwość obejrzenia tego później. A wszystkim, którzy zdecydują się pomóc, już teraz bardzo serdecznie dziękuję. Link do zrzutki jest umieszczony w opisie, także wszyscy, którzy zdecydują się pomóc, naprawdę serdeczne dzięki. Dzięki, że chcieliście się dołączyć do tej naszej akcji. No i króciutkie podsumowanie tych wszystkich moich przemyśleń. Pomoc charytatywna dla mnie oznacza zupełnie bezinteresowną pomoc konkretnej osobie. Pomoc nie tylko finansową, ale też oddanie trochę swojego czasu, swoich umiejętności. I pamiętajcie, dobro i miłość wracają ze zdwojoną siłą. Ściskam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych podcastach.